Już wkrótce kolejne koncerty chóru kameralnego Adoramus. Z naszą kamerą byliśmy na jednej z prób chóru. Mamy trzy wielkie wydarzenia. Pierwszy to jest już teraz w najbliższą niedzielę. Jedziemy do Chojnic. Zaproszono nas do udziału w Chojnickie Noce Operetkowe. Orkiestra Symfoników Bydgoskich zaprosiła nas do wspólnego wykonania właśnie takich hitów operetkowych, plus właśnie te dwa musicale, które śpiewaliśmy podczas naszego koncertu noworocznego i wszystkim się spodobało, nam również też. Także jedziemy po prostu na fantastyczny koncert do Chojnic w niedzielę. Kolejne wydarzenie to inauguracja roku artystycznego Filharmonii we Frankfurcie 15 września i tam śpiewamy, ale tylko skład żeński, śpiewamy Gabriela Fauré Caligula do tego dramatu Aleksandra Dima. Kolejna taka najważniejsza, myślę, w tym roku to 12 listopada, podsumowanie działalności Adoramusa, 33 lata i tam to jest najważniejsze, już tutaj muszę powiedzieć, zapraszamy całą publiczność, wszyscy będziecie śpiewać z nami. Postanowiliśmy nie wykonywać żadnych form kantatowo-oratoryjnych, tylko właśnie muzykę polską, utwory, które wszyscy znają, ty też, i wszyscy mają przyjść i śpiewać z nami. Wodecki, Rodowicz, Perfekt, no co jeszcze, powiedzcie, co jeszcze? Nie, same polskie, same, tak, lata 98, 80, także chcemy się ubrać w ogóle na dzieci kwiatów, prawda? Nie będziemy tak, tak. No więc publiczność, to też już teraz zapraszam publiczność, kto będzie miał ochotę, to ma się też ubrać w tamtym stylu, w naszym stylu, także chcemy, żeby cała sala, życzymy sobie, mam nadzieję, że się uda, żeby cała sala śpiewała z nami i oczywiście to jest koncert z orkiestrą. I będą różne partie solowe w wykonaniu naszych obecnych chórzystów, Janusz i tak dalej, Magda, i w ogóle, i Ania. No w każdym razie i też byli chórzyści, już się zadeklarowali, nasi absolwenci, którzy śpiewają po świecie i będą śpiewać podczas tego koncertu. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. To niedziela, ale nie dało się rady wbić w terminy, więc będzie się działo. Chórzystkom i chórzystom Adoramusa gratulujemy bogactwa barw głosów i pięknego przekazu muzycznych treści, a pani Barbarze mistrzowskiej interpretacji wielu ukrytych muzycznych znaczeń i niezwykłej energii, którą dzieli się z zespołem, łącząc wszystkie partie wokalne dyrygencką inteligencją.